Blokada wyłączników nietypowych jest idealna dla zabezpieczenia dużych urządzeń lub o nietypowym kształcie. W celu zamontowania na stałe żółtych szyn, oczyść powierzchnię panelu, korzystając z załączonych chusteczek z alkoholem. Czerwona listwa służy do zablokowania przełącznika w pozycji wyłączony podczas procesu lockout-tagout. Umieść czerwoną listwę w żółtych szynach, zabezpieczając wyłącznik w pozycji wyłączony. Sprawdź, czy wyłącznik nie może zostać przesunięty. Umieść zieloną listwę, kiedy wyłącznik znajdzie się ponownie w pozycji włączonej, i sprawdź, czy nie może zostać przesunięty. Oznacz widocznie pozycję żółtych szyn. Dopasuj żółte szyny z każdej strony i zaznacz odpowiednie miejsce. Oderwij zabezpieczenie z taśmy samoprzylepnej z tyłu i umieść szyny na oczyszczonej powierzchni. Umieść szynę na listwy blokujące na panelu w celu przechowywania nieużywanych listew. W celu zablokowania wyłącznika w pozycji wyłączony, umieść czerwoną listwę, załóż kłódkę z przywieszką na jednej z żółtych szyn na poziomie czerwonej listwy. Zielona listwa może być wykorzystywana jako zabezpieczenie blokujące wyłączniki kontrolujące pompy przeciwpożarowe, systemy komputerowe, oświetlenie awaryjne itd.